Dzień dobry Państwu, Miłosz Marciniak. Ja przedstawię część dotyczącą zebranych informacji środowiskowych i elementów wstępnej prognozy do projektu planu. Tutaj też określamy jako wersja V0. Jak Państwo widzieli w poprzedniej prezentacji, sam charakter i elementy złożoności obszaru planu Zatoki Gdańskiej są bardzo duże i po części wynikają one z uwarunkowań, które są uwarunkowaniami przyrodniczymi, uwarunkowaniami formalnymi, uwarunkowaniami technicznymi i antropogenicznymi. Z tych elementów wybraliśmy, może złe słowo, nie tyle co wybraliśmy, co przedstawiliśmy w zespołach uwarunkowania podzielone na trzy części. W pierwszej uwarunkowania dotyczące przyrody, w tym elementy przyrody fizycznej od geologii poprzez hydrografię do zjawisk związanych z działalnością wiatru, efektów wywołanych warunkami klimatu i tutaj wpływu z różnych zjawisk pogodowych i kształtujących strefy brzegu morskiego. Kolejny element jako kluczowy, który został wskazany, to elementy dotyczące ryzyka i występujących zagrożeń na obszarze zatoki, które wymagają pewnych komentarzy. I trzeci element dotyczący już środowiska przyrodniczego jako wartości, która kształtuje nam możliwości użytkowania, jak i wpływa na zasady ochrony i funkcjonowania tego akweny. I proszę Państwa, tak jak już było wspomniane, budowa Zatoki Gdańskiej w swojej złożoności środowiskowej jest bardzo duża. Przekłada się to oczywiście też na geologię. I geologia samej Zatoki jest powiązana z geologią strefy brzegowej. Na tym przykładzie, proszę Państwa, możemy wprost powiedzieć, że mamy warunki złożone budowy geologicznej i geomorfologicznej. Te rzeczy wpływają, tak? Te warunki wpływają na to, co się dzieje bezpośrednio w obszarze i batymetrii, jak i materiałów, które są deponowane i występują w obszarze w samym już Zatoki Gdańskiej. Zróżnicowanie budowy w linii brzegowej też wpływa na jej odporność na zjawiska związane z czynnością wody i zjawiskami meteorologicznymi, co poniekąd jest bardzo istotne tutaj z punktu widzenia wielu elementów czy wielu funkcji przedstawionych w koncepcji czy w wersji V0 planu. I tak jak wspomniałem, elementy złożone w samej geologii wpływają też oczywiście na elementy złożone z budowy przedstawione w warunkach geomorfologicznych. Tutaj mamy przykład Zatoki Puckiej i Zalewu Puckiego z elementami charakterystycznymi otoczenia związanymi z występowaniem kęp, tutaj kępy puckiej, oksywskiej, swarzewskiej, jak i doliny, pradoliny Redy Łeby. Tak jak powiedziałem, budowa zewnętrzna otoczenia linii brzegowej Zatoki Gdańskiej wpływa na elementy, które na budowę związaną z dnem morskim. Dzięki dość dokładnemu rozpoznaniu dna morskiego możemy wyznaczyć obszary różnomateriałowe, różnych frakcji, w tym też elementy związane z osadami antropogenicznymi, które z jednej strony są elementami zaburzenia środowiska, a z drugiej strony też mogą nam wskazywać na pewne zagadnienia czy problemy związane z użytkowaniem tej przestrzeni czy przez nas pod względem i odporności środowiskowej, jak i potencjalnych zagrożeń. Kolejnym zagadnieniem w całym układzie jest stan i dynamika strefy brzegowej. Wiążą się one, jak to już zaznaczyłem, z budową geologiczną, jak i dna, jak i z strefy brzegowej. Na potrzeby materiałów do planu, jak i
analiz tutaj przypisanych czy rozpatrywanych funkcji w tych obszarach objętych planem, zostały zweryfikowane miejsca, które prowadzą, tudzież są szczególnie narażone na intensywną działalność wód, podlegają erozji, jako te, które są zaliczone do obszaru szczególnego zainteresowania i które się przekładają bezpośrednio na przypisane funkcje w obszarach brzegowych, ale też wskazano obszary, które związane są z akumulacją bądź też ze stanami okresowej równowagi. I tutaj wykorzystaliśmy informacje z dwóch źródeł, dwóch informacji opisujących zarówno strefę zatoki, jak i strefę Morza Otwartego. Kolejny element, no to zasoby mineralne. Tutaj, żeby nie powtarzać już wcześniej wskazane, chcieliśmy podkreślić powierzchniowe elementy, które są dosyć istotne, czyli tych zasobów piasku, które poprzez swoją wielkość wpływają na możliwości, a z drugiej strony mogą być czynnikiem wpływającym na zachowanie właściwego stanu środowiska w tych obszarach. I w ramach tych zasobów też rozpatrywaliśmy już wcześniej wspomniane miejsca deponowania materiałów z prac pogłębiarskich na terenie portów położonych w Zatoce Gdańskiej. I tutaj już wcześniej wspomniane składowiska dla Gdyni, Gdańska, dla BDC, przepraszam. Są one obszarowo rozdzielone w swoich lokalizacjach. Niemniej jednak to wpływa na zmiany fizyczne dna morskiego w tej strefie, co czasem może prowadzić do pewnej korelacji z zjawiskami czy z wpływem na środowisko, szczególnie tutaj na występującą ichtiofaunę. I przytoczony już slajd na poprzedniej prezentacji, czyli obszary, które ukazują się szczególnymi cechami degradacji fizycznej czy morfometrycznej. Tutaj wyrobiska z wcześniejszych prac pogłębiarskich przy wykorzystywaniu materiału do zabezpieczenia czy ratowania brzegu morskiego. Oczywiście, tak jak zostało to wspomniane, jest to obszar, który jest poddawany i planowany obszarowej rekultywacji, także ich zakres oddziaływania, miejmy nadzieję, że z czasem będzie się zmniejszał. Z drugiej strony, jako cecha morfometryczna dna i przykład istotnego zaburzenia, należało to przyjąć. I tutaj lokalizacja wyrobisk tak, została przyjęta też według jednej z pozycji cytowanych w materiałach. Z racji na to, że dno jest też elementem istotnego wpływu na zachowanie tutaj ze środowiska ożywionego, jak i sposobu depozycji i osadzenia się materiałów, analizowaliśmy układ batymetryczny na podstawie dostępnych materiałów, co potwierdza już też wcześniejsze ustalenia i wpisuje się w pełni w ten charakter złożony obszaru zatoki. W warunkach, które analizowaliśmy, też znalazło się ogólne spojrzenie na wpływ zasolenia na charakter zarówno występującej roślinności, jak i występującej ichtiofauny, makrozobentosu w obszarze zatoki. Tutaj z takim głównym i stałym elementem wskazania na warunki jest to określenie wpływu tak, na wody zatoki wód południowego Bałtyku, a z drugiej strony napływu wód słodkich przez okoliczne czy uchodzące do zatoki rzeki, cieki oraz inne elementy
lokalnej hydrosieci. W parametrach, w efekcie tych wszystkich elementów, parametry fizyko-chemiczne wody też wykazują zróżnicowanie. Zróżnicowanie pod względem czasu, tu jest zależność z warunkami pogodowymi, zróżnicowanie pod względem podyktowanym głębokością dna, no i oczywiście elementami zasilania z obszarów lądowych, które w znacznej mierze zaliczamy jako tutaj udział czy elementy występującej presji odlądowej w kierunku wód Zatoki Gdańskiej. Z ważnego punktu widzenia należy też przyjąć zjawiska związane z występowaniem prądów i falowaniem, co oczywiście przekłada się na elementy ochrony i tutaj zabezpieczenia obszarów brzegu, co bezpośrednio przełożyło się na część przypisanych funkcji, a z drugiej strony pokazuje nam to, co dzieje się w przestrzeni Zatoki Gdańskiej pod względem jej rozwoju i ewolucji w różnych obszarach, co oczywiście znowu przekłada się na tą część ożywioną, podbijając jakby tutaj wiele elementów w sposób istotny, jeśli chodzi o aktualny charakter czy stan tego środowiska występujący w zatoce. I transformacja falowania i wpływ falowania też związane jest z wpływem na kształtowanie nie tylko tej strefy brzegowej, ale oczywiście dna morskiego i wraz ze zmianą głębokości zmieniają się proporcje tego oddziaływania. W efekcie też możemy tutaj wskazywać jako element występujący czy wpływających na kształtowanie się warunków w obszarze Zatoki Gdańskiej też tą korelację związaną z ukształtowaniem, głębokością, a zjawiskami falowymi i efektami związanymi chociażby z sztormami. I ważną rzeczą w tym wszystkim jest, że powierzchniowe oddziaływanie i wpływ zjawisk pogodowych, jak wspomniałem, przechodzi tutaj w oddziaływania, które przenoszą się nam w pewne stałe charakterystyki charakteryzujące zmiany przestrzeni w obszarze dna morskiego. I tutaj powiązane są elementy z procesami osadzania się materiałów niesionych przez rzeki w obszarze Zatoki Gdańskiej, jak i odporności samego brzegu wskazane w tych obszarach związanych z zwiększoną abrazją bądź z zwiększoną akumulacją. I idąc dalej, ta zależność ukształtowała nam też pewną formułę zmian, która przekłada się na obszary, znaczy nie tylko na obszary, ale też na czas. W tym efekcie możemy określić średnie prędkości wiatru, a co dla nas było bardzo ważne, wskazane, w których momentach pojawiają nam się okresy zwiększonej aktywności o wyższych prędkościach wiatru, no i efektów w efekcie prowadzących nas do zjawisk sztormowych. I tutaj takimi miesiącami, które charakteryzują się wyższą aktywnością wiatru, oczywiście jest to okres zimy, kiedy wartości średnie nam przekraczają powyżej 6 metrów na sekundę. W efekcie mamy nazwę to tak może nie ładnie, okres pochodu sztormowego, który oczywiście jest elementem formującym nam wszystkie też negatywne zjawiska w obszarze
przegrozy, którym trzeba przeciwdziałać, co się przekłada bezpośrednio na przypisanie części funkcji ochronnych w strefie brzegowej. I tutaj warto podkreślenia, że zmienność i aktywność tych sztormowych związana jest z wysokością fale i okres jesienno-zimowy może charakteryzować się do 12 metrów, więc dość potężnym wyrazem tej siły modyfikującej warunki w obszarze brzegowym. Za tymi elementami związanymi z sztormami, a tutaj ze wskazaniem na czynności pogodowe, też oczywiście idzie efekt zmian poziomu wody i tutaj jest ono tyle ważne, że towarzyszy to dosyć dynamicznemu i odzwierciedlającemu swój wpływ w obszarach lądowych. Dlatego też tutaj analizując zjawiska zmian przyglądaliśmy się, na ile te cechy, które nadajemy poprzez funkcję planu, mogą być bądź modyfikowane, bądź też mogą modyfikować obszar lądowy. W efekcie tego będzie to też wyrazem presji od wodnej w kierunku lądowym, czyli czynności akwenu Zatoki Gdańskiej dla stref otoczenia. Jako element bardzo istotny też w rozważaniach podjęliśmy analizę dostępnych materiałów prezentujących nam występowanie strefy fotycznej jako tej, która odpowiada nam za produkcję biomasy i czynną aktywność środowiska ożywionego w zatoce. W efekcie przeprowadziliśmy interpretację dostępnych danych, wykorzystując materiały interpolacyjne, wprowadziliśmy zakres widzialności, który pozwala na dostępność światła do dna, a zarazem pozwala nam na określenie relacji z zjawiskami, a w zasadzie nie tylko z zjawiskami, z obszarami występowania roślinności, jak i ichtiofauny w obszarze Zatoki Gdańskiej. I to, co wynikało z naszych analiz, jeśli chodzi o warunek klimatu, no to oczywiście rzecz, że mamy zwiększone zróżnicowanie i zwiększoną prędkość wiatru w określonych porach roku, co cechuje się oczywiście też dużą zmiennością stanów pogodowych. Te elementy wpływają nam na kształtowanie też warunków wodnych w korelacjach, które już zostały wspomniane, czyli występowanie zjawisk powodziowych, które zostały ujęte też w tej wersji V02 planu. Przy czym z punktu widzenia oceny jakościowej istotne jest też ustalenie warunków wodnych wynikających z wydzieleń formalnych i tutaj przeanalizowaliśmy też położenie w ramach obszarów jednolitych części wód powierzchniowych i wód podziemnych, które definiują nam sposoby zasilania i zachowania wody w tych akwenach. W ramach części wód, jednolitych części wód powierzchniowych w obszarze planu występują cztery, czyli ujście Wisły Przekop, Zatoka Gdańska Wewnętrzna, Zatoka Pucka Zewnętrzna i Zalew Pucki. Jak widać na tym slajdzie, wszystkie są zasilane przez rzeki bezpośrednio wpływające w obszarze tych wydzielonych części. Co za tym idzie, też decydują o pewnym zachowaniu jakości tych wód, które występują na obszarach podzielonych elementów jednolitych części wód podziemnych. W obszarze jednolitych części wód powierzchniowych, a w obszarach jednolitych części wód podziemnych mamy trzy istotne jednostki, czyli PLG
2013, od północy obejmującej większą część zatoki PLG 2015, środkową część przypadającą na obszar gdańskiej części Żuław i żuławską część aż do Mierzei Wiślanej PLG 2017. Te jednostki, zarówno brzegowe, jak i powierzchniowe, oczywiście wpłynęły też na podział czy wydzielenie schematyczne dla podziału wód zatoki. Tutaj one pokrywają nam się z wydzieleniami wcześniejszymi dla jednej tych części wód powierzchniowych. Oczywiście te warunki nie zawsze są jednorodne i tutaj dalsze analizy szły w poszukiwaniu rozróżnień, które wskazują nam na cechy hydrologiczne w ramach tych terenów. I posługując się jedną z pozycji, które chcieliśmy zaprezentować, strefy bezpośredniego oddziaływania chociażby wód słodkich z obszaru Wisły, czyli strefy, która jest dosyć intensywnie modyfikowana warunkami występującymi w obszarze lądowym. Sąsiadująca z nią jest to strefa mieszania się frontu hydrologicznego Wisły, czyli już podlegająca wpływowi wód Zatoki Gdańskiej, ale też będąca pod dużym oddziaływaniem, dużą ilością dostarczonej wody przez Wisłę. Trzecia dotyczy już otwartej w obszarze transformacji dotyczącej Zatoki Gdańskiej, czyli zmniejszającego się wpływu. I kolejne trzy, które dotyczą wpływu wód portowych i modyfikacji poprzez znowu cieki dopływające z lądu, a wchodzące w obszarach strefy rejonu gdańskiego portu, a wpływające na modyfikację warunków Zatoki Gdańskiej. Dwie drobniejsze, najdrobniejsze obszary, czyli strefy wód przybrzeżnych w naszym planie dotyczą Gdyni, jak i obszaru cykla helskiego, które związane są zarówno z czynnością wód powierzchniowych, jak i układu hydrologicznego i szczególnie tutaj dotyczy to cykla Półwyspu Helskiego. I ostatni z wydzieleń, czyli Zalew Łódzki, bardzo dużej specyfice, jak wcześniej było widać na slajdach, też charakteryzujący się odmiennym układem batymetrycznym jako strefa płytka i strefa podlegająca znacznie intensywniej oddziaływaniu czy presją ze strony środowiska na jej kształtowanie, a z drugiej strony sprzyjająca przez to swoimi warunkami do lepszych czy korzystniejszych warunków dla tej części ożywionej. I zewnętrzna, która też wchodzi w obszar naszego planu, czyli strefa oddziaływania z głębi gdańskiej. Czyli tutaj w znacznej mierze dotyczy to możliwości mieszania czy zasobu wpływu wody bardziej słonej, zewnętrznej w obszar Zatoki Gdańskiej. Kolejnym elementem, który był rozpatrywany, były to modele ryzyka w ramach programów. I tutaj chcielibyśmy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że jedno z najpoważniejszych ryzyk, które dotyczy użytkowania obszaru planu, dotyczy rozlewów olejowych. Te, które są związane z użytkowaniem tej przestrzeni Zatoki Gdańskiej w efekcie ruchu statków i poprzez ich intensyfikację mamy potencjał, przynajmniej można zakładać na wzrost potencjału tego zagrożenia. Z drugiej strony wszystkie działania związane do regulacji ruchu, nadzoru ruchu, wzrostu poprawności czy bezpieczeństwa nawigacyjnego są elementami, które zmniejszają nam ten obszar ryzyka.
nadal pozostając też oczywiście w strefie sytuacji, w której dojdzie do wycieków i w jaki sposób mogłoby to się zdarzyć. Tutaj warto wspomnieć o dyskusji na temat braku Franken i w efekcie wcześniejszych doniesień medialnych i analiz przeprowadzonych, nazwę to analiz, ale przeprowadzonego materiału takiego śledczo dziennikarskiego i zostały wskazane na bardzo poważne zagrożenie utrudnienia. Dalsze rozpatrywanie tej sprawy wykazało, że nie jest to do końca tak, jak było to przekazywane. Niemniej jednak zarówno samo zagrożenie może występować i należy o nim wspomnieć, mając bardziej tutaj należy się skupić na punkcie czy lokalizacji tego wraku, który będzie dla nas tym obszarem strefy ryzyka. I tu, żeby nie powtarzać tych rzeczy, które się pojawiły już w wcześniejszej prezentacji środowiska przyrodnicze, jeśli chodzi o formy ochrony przyrody, jak już Państwo wcześniej widzieli, łączy się zarówno z obszarami Natura 2000, obszarami rezerwatów, parków krajobrazowych, obszaru chronionego krajobrazu, także uwarunkowania wpływające formalne na kształt tutaj występującej zarówno i tej części brzegowej, jak i bezpośrednio części wodnej, to w wypadku Zatoki Puckiej i parku krajobrazowego, jest bardzo mocno obwarowana warunkami środowiskowymi, formalnymi, które wpływają na definicję większości obszarów przyjętych w obszarze, przepraszam, większości akwenów przyjętych w obszarze Zatoki Gdańskiej. I przy analizie tych elementów, tutaj powtórzymy może informację, która była poprzednio, ale myślę, że to jest o tyle ważne, że wskazuje, jak znaczna część obszaru planu jest związana z formami ochrony przyrody i tutaj też jakie relacje występują ze strefami brzegowymi, na których formy ochrony przyrody mają swój zasięg terytorialny. Tutaj dotyczy zarówno rezerwatów, jak i form chronionego krajobrazu. W efekcie modyfikatorów formalnych związanych z obszarem Zatoki Gdańskiej, a wynikających z form ochrony przyrody, jest dosyć dużo i one są bardzo poważnym tutaj czynnikiem przy zarówno ocenie, jak i doborze czy napisaniu funkcji dla danych akwenów. Też analizowaliśmy to, co się dzieje w tej przestrzeni przyrodniczej, z punktu widzenia występujących korytarzy. I jeden z najistotniejszych tutaj elementów wpływających na wykorzystanie to jest oczywiście korytarz południowo-bałtycki, który dotyczy migracji ptaków w obszarze planu, obejmuje większą część strefy brzegowej i prawie całą część Zatoki Puckiej. Monitoring, znaczy dane i analiza tutaj już dalszych elementów związanych z przypisanymi funkcjami do akwenów była oparta o dostępne dane z monitoringów ptaków zarówno zimujących, jak i ptaków przelatujących w obszarze Zatoki Gdańskiej. Tutaj warto podkreślić, że z użytkowaniem akwenu wobec ptactwa pojawiającego się w tym obszarze występuje kilka istotnych elementów wpływających na zagrożenia czy na ich stan. Tutaj zarówno przy sieciach rybackich, czy występujące zanieczyszczenia, to jako element pośredni bardziej dotyczy obszarów przybrzeżnych i portowych, oczywiście przybrzeżnych nie wszystkich. Ruch jednostek pływających, które wpływa na ich poruszanie, tutaj szczególnie w okresach spoczynku czy zimowania możemy
uznać, że następuje element konfliktu między użytkowaniem przez ludzi, a użytkowaniem przez ptaki tych wspólnych, zazębiających się części akwenów. Kolejny element był związany z oceną obszarów istotnych dla ichtiofauny. I tutaj pod względem analizy wykorzystaliśmy informacje dotyczące tarlisk krótkowodnych. I tutaj te elementy już były wcześniej wspomniane w prezentacji. Okazuje się, że ze względu na cechy batymetryczne i charakter występującej wody, znaczna część obszaru zatoki związanych ze strefą brzegową jest zaliczona do wysokiej cenności dla ichtiofauny. Tutaj dwa przykłady dla wiosny i lata. I dalej przykłady związane z występowaniem już bezpośrednio gatunków i śledzia wiosennego, śledzia jesiennego. I proszę Państwa, też wraz z zmianami batymetrycznymi, jak i zmianami dotyczącymi charakteru wody, mamy obszar zatoki zaliczony do bardzo cennych terenów wpływających na charakter występujący występowania śledzia. Podobna sytuacja jest dla okonia, jak i skarpia. Dlatego też te obszary były obszarami bardzo uważnej analizy wskazanych funkcji w tej wersji podstawowej planu. Oczywiście na Zatoce Gdańskiej mamy liczne notowania ssaków. Tutaj mamy slajd przedstawiający zgrupowania i obserwacje żywych i martwych w obszarze Zatoki Gdańskiej do roku 2019. Także tu też łatwo znaleźć pewną relację pomiędzy ukształtowaniem a charakterem brzegu i pojawieniem się tych zwierząt w obszarze. To znowu wskazuje też na pewną charakterystyczną cechę i jakość obszaru Zatoki Puckiej jako obszaru występowania tutaj dobrych warunków dla pojawiania się fok. No i oczywiście ujście Wisły jako ten główny obszar występowania i notowania foki w rejonie Zatoki Gdańskiej. Też w ramach analizy migracji tych zwierząt zebraliśmy materiały, informacje dotyczące innych pojawień i tutaj z świeżej z 2020 roku notowania z obszaru portu w Gdyni. Też przeanalizowaliśmy notowania morświna w obszarze i tutaj o tyle problematyczne, że część notowań, które zostały w znacznej mierze wskazane, to notowania martwych osobników. Kolejny element analizy objął uwarunkowania występowaniem makrofitobentosu. Tutaj oczywiście sytuacja jest ściśle związana z uwarunkowaniami batymetrycznymi i wzrost i udział występowania makrofitobentosu. Tutaj na przykładzie zostery ściśle nawiązuje do ukształtowania dna i dostępności, w efekcie dostępności światła w obszarze występowania warunków korzystnych dla osadzenia i pojawienia się makrofitobentosu. I na podstawie danych uzyskanych z Instytutu Oceanografii Polskiej Akademii Nauk przygotowaliśmy takie zestawienie dotyczące stanowisk
prawy morski zinwentaryzowany w ramach projektu Zostera i stanowisk przynosiłby odkrytą na silnym brunatnym wskazanym materiałem dla obszarów naturalnych na 1000 Zatoki Gdańskiej Zalewu Wiślanego i uaktualnione na podstawie zdjęć satelitarnych w ramach projektu Zostera świeżych stanowisk z ostatniego czasu, wskazujących nam też element progresji w pokryciu zostaną obszarów płytkowodnych. Dla makrozobentosu przeprowadziliśmy podobną analizę, tutaj w znacznej mierze korzystając z materiałów opublikowanych w ramach informacji dotyczących sieci Natura 2000. W efekcie analizy znowu, a może nie znowu, może w sposób oczywisty wyszło, że najcenniejsze, najistotniejsze elementy związane z występowaniem i wzrostem biomasy w tym zakresie dotyczą też obszarów płytkowodnych, obszarów zasilania wodami słodkimi, które niosą duże ilości materiałów osadowych, wypłycając strefy ujściowe w efekcie powodując w deltach korzystniejsze warunki występowania. I przy tej analizie chcieliśmy wskazać, że obszar Zatoki Gdańskiej jest obszarem jak na ten rejon dosyć bogatym i występują zarówno pierścienice, skąposzczety, wieloszczety, małże, ślimaki, skorupiaki, jak i wyższe. W efekcie te tereny, które zostały zidentyfikowane jako korzystne, tutaj poddaliśmy uważnemu rozpatrzeniu, czy ich użytkowanie, czy przeznaczenie będzie sprzyjało tutaj utrzymania tych warunków, które udało się określić dla tych gatunków. I proszę Państwa, tak jak już to zostało wspomniane we wcześniejszej prezentacji, projekt planu podlega tak zwanej ocenie strategicznej i tutaj tym wyrazem oceny strategicznej jest cały proces, a jego częścią jest oczywiście prognoza oddziaływania na środowisko jako element przenoszący informacje, czyli identyfikujący elementy zjawisk w zakresie zachowania właściwych relacji pomiędzy potrzebami a utrzymaniem środowiska przyrodniczego i też utrzymaniem właściwych relacji dla środowiska życia ludzi. Stopień szczegółowości prognozy, co zostało też wcześniej wspomniane, został oparty, ustalony na podstawie uzgodnień z dyrektorem regionalnym ochrony środowiska w Gdańsku, pomocnym powiatowym i sektorem sanitarnym. I te dokumenty też wskazały nam kierunek, w którym należy podążać, prowadząc dalsze działania dotyczące weryfikacji ustaleń planu. I prognoza w części graficznej odpowiada w mapie, czy w zasadzie części graficznej projektu planu, a w części tekstowej obejmuje elementy, które przedstawiają pewien zamysł i sposób weryfikacji tych wszystkich związków, zarówno formalnych, jak i użytkowych i elementów środowiska. Obejmując metodologię, powiązanie z innymi dokumentami, ustalenie obszaru oddziaływania, ocenę i identyfikację stanu środowiska, czyli uwarunkowania, o których wcześniej mówiłem, potencjalne zmiany, które mogłyby nastąpić w wyniku braku realizacji planu, inwentaryzację, tudzież ocenę elementów presji na wartości przyrodnicze, tutaj w szerszym nieco zakresie przyjęte przez nas, oraz weryfikację, czy warunki zostały spełnione wynikające z elementów ujętych w planie. No i to elementem końcowym,
to jest w trakcie opracowania, czyli podsumowanie, wnioski, zalecenia do dalszych prac nad projektem, co powinno być przedmiotem też końcowym tutaj, czy efektem naszego dzisiejszego spotkania. Z dokumentów powiązanych oczywiście wykorzystaliśmy informacje międzynarodowe. Tutaj chciałem przytoczyć trzy, czyli konwencję o ludności biologicznej z Rio, konwencję o ochronie środowiska obszaru morskiego Morza Bałtyckiego, czy bałtycki plan działań zaproponowany przez Komisję Helsińską. Te wszystkie dokumenty pozwalają też na taki szerszy aspekt ocenowy zjawisk, które mogą dotyczyć bądź wystąpić w obszarze ujętym planem Zatoki Gdańskiej. Tak jak wynikało z elementów objętych formami ochrony przyrody, też z ważnych rzeczy, które należało przyjąć przy konstrukcji prognozy, no to oczywiście były dyrektywy Parlamentu Europejskiego dotyczące występowania i ochrony ptactwa, występowania ochrony siedlisk, jak i ramowa dyrektywa, tak zwana australska, przepraszam, ramowa dyrektywa dziedzinie polityki środowiska morskiego. Dalej też dyrektywa dotycząca polityki wodnej, jak i zarządzenia, zasadzie wskazania w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim w obszarze objętym oddziaływaniem, tutaj tak zwana dyrektywa powodziowa, które niemniej, jak już było pokazane, były też analizowane w ramach oceny ryzyka wystąpienia stanów powodziowych w obszarze brzegowym planu dla Zatoki Gdańskiej. I z prawa krajowego, co zostało tutaj uwzględnione pokrótce, czyli polityka ekologiczna państwa, polityka morska Rzeczypospolitej z perspektywą 30 roku. Ustawa oczywiście 20 marca ustanowiła program wieloletniego programu ochrony brzegów morskich. I te wszystkie akty oczywiście też wpływały tutaj na modyfikacje czy na podejście do zweryfikacji czy dyskusji w trakcie przygotowania projektu tego VZ-u do planu, żeby jak najefektywniej i jak najzgodniej z możliwościami zarówno środowiska przyrodniczego, jak i ustaleń formalnych wykorzystać akwen projektując zaproponowano w tym wypadku funkcję dla akwenów w rejonie Zatoki. I z elementów takich, które uważaliśmy za bardzo istotne do zweryfikowania czy skonfrontowania z funkcjami proponowanymi w tym projekcie V0, to oczywiście informacje zawarte w pilotażowym projekcie planu zagospodarowania przestrzennego Zatoki Zachodniej Zatoki Gdańskiej, tutaj na podstawie prognozy, weryfikując zgodność czy relacje, które mogły być przeniesione, a które w swoich zakresach, jak to zostało też wcześniej wspomniane, zostały doprecyzowane o ustalenia szczegółowe i wydzielenia mniejszych akwenów, przez co też lepiej bądź korzystniej dopasowane do warunków środowiskowych występujących w obszarze planu. Z oddziaływań oczywiście wiążących się z wcześniej wspomnianymi elementami ryzyka, tutaj należy wskazać transport. Tutaj w wyniku użytkowania transportu oczywiście możemy spodziewać się pewnych zjawisk niekorzystnych związanych z czy zrzutem zanieczyszczonej wody, czy z emisjami hałasu, czy
przeniesieniem przez pływające jednostki obcych gatunków w obszar zatoki. Kolejnym elementem związanym z oddziaływaniami to oczywiście było przeanalizowanie funkcji ochrony brzegu. Tutaj oprócz wspomnianych wcześniej ochronnych działań zabezpieczenia brzegu i z działania pro użytkowaniu i zabezpieczenia interesu ludzi występujących w strefach brzegowych, warto też pamiętać o tym, że zabezpieczenie brzegu jest to modyfikacja, czy zdarza się, że jest to modyfikacja tych warunków brzegowych, co wpływa oczywiście na możliwość jego wykorzystania, jak i też na przykładzie tych punktów zatoki Puckiej może prowadzić do negatywnego stanu zachowania obszarów, z których jest pobierany materiał do ratowania obszaru brzegowego. Więc tutaj aspektem oceny tego elementu, tej funkcji przypisanej było zestawienie, czy występuje sprzeczność, czy konflikt z formą użytkowania, a z warunkami naturalnymi, czy przedmiotem ochrony w ramach ochrony przyrody danego obszaru. Kolejna z funkcji, którą analizowaliśmy, a przyjęta w ramach projektu planu Zatoki Gdańskiej, to oczywiście funkcjonowanie portów i przystani. I tutaj z racji na to, że podobnie jak w wypadku transportu, ten charakter losowy jest trudny do przewidzenia, z drugiej strony mamy dosyć istotny wzrost bezpieczeństwa poprzez kontrolę ruchu i nakierowanie na bezpieczeństwo nawigacyjne. Ciężko na aktualnym etapie, czy na przygotowaniu tych danych, jednoznacznie powiedzieć, czy są to obszary bardzo wysokiego ryzyka, czy też nie. Ale należy zaznaczyć, że są to obszary, które są źródłem presji. Presji zarówno w obszary lądowe, jak i w obszary wodne i związane już z wielorakim charakterem tego terenu, wpływając na wodę, tak jakby bentos powietrza, stan akustyczny. I tutaj podobnie jak przy transporcie będą przede wszystkim związane z ruchem i eksploatacją jednostek pływających. I funkcja kolejna przedstawiona w planie, a taką najbardziej przyjemną z punktu widzenia środowiska, no to oczywiście ochrona środowiska. Tutaj w zasadzie ze względu na charakter zagospodarowania i użytkowania części obszarów, części akwenów ujętych w ramach tej funkcji, no to analiza polegała na weryfikacji zgodności z przepisami zewnętrznymi dotyczącymi ochrony środowiska i przyrody. Kolejna funkcja z planu, która jest elementem też tutaj występowania presji, czyli produkcja i przemysł stoczniowy związany z obszarami portowymi. Tutaj przede wszystkim jako źródło pośrednie, które wpływa nam, tak jak w poprzednich warunkach, na zarówno wodę, tak, ryby, to z powietrza, stan akustyczny, ale wiąże się w znacznej mierze poprzez charakter pośredni z trudnym do określenia zakresem tego oddziaływania, a z drugiej strony poprzez rozwój i konstrukcję budowli hydrotechnicznych bezpośrednio wiąże się z akwenami, na których realizowane bądź planowane są do realizacji elementy tej struktury technicznej. I na podstawie funkcji, a w zasadzie do funkcji, analizowaliśmy występujące elementy środowiska podlegające wpływowi, a w zasadzie kierunkowi wpływu rozumianego jako oddziaływania pozytywne, negatywne bądź neutralne. Wszystkie z przypisanych funkcji akwenów pod tym kątem zostały przebadane, weryfikując stopień jakościowy, tutaj w pewnym uproszczeniu stosując
jak na tym wzorze pokazana jest matryca oddziaływań. Na podstawie tych elementów i oczywiście danych związanych z charakterem środowiska do prognozy zostały przeniesione wszystkie zapisy planu i każdy z zapisów został oceniony względem, został oceniony względem występującej presji. W podziałach na presję antropogeniczną, presję naturalną i efekty tej presji poprzez funkcję, wskazując na to, czy jest to jednokierunkowa, czy dwukierunkowa, występująca wyłącznie w obszarze danych akwen, oddziaływająca na akweny sąsiednie, związana z innymi czynnościami, tudzież wpływająca na poszczególne elementy występującego środowiska w obszarze. I przy analizie presji, identyfikując obszary źródłowe, staraliśmy się ustalić, ile tych elementów presyjnych dla danego obszaru może występować, wskazując te cechy. I tutaj jest niepełny jeszcze obraz analizy presji. Czyli najgorzej jest dwustawni? Z czym? To jest tak. Ale przy uściu Wisły mogę to rozumieć, ale nie, przy uściu Wisły jest 7. No to 7. A w jastarni 9. Być może to się pojawił tutaj błąd w kopiowaniu. Nie będę tutaj bronił tego zapisu. Przyznaję się, może być tutaj źle zidentyfikowany. Faktycznie nie powinno być tam 9. Dziękuję bardzo. Proszę.